Towarzysze, dzisiaj kolejna część prezentacji moich rewolucyjnych ciuszków. Tutaj czapka armii chińskiej, koszulka z Fidelem. Więc będzie to film dotyczący Kazimierza Mijala. Tutaj gorące pozdrowienia dla najbardziej aktywnego komentatora kanału Towarzysza Kurdi. No tak, no. Muszę tutaj się usprawiedliwić, że w tym tygodniu we Francji będzie święto narodowe. Piątek jest dniem wolnym od pracy. Z tego też względu dzisiaj mieliśmy bardzo dużo pracy i chyba przez cały tydzień tak będzie, znaczy przez te całe 4 dni będzie ciężko. Jestem strasznie, strasznie zmęczony, no ale już tak, ponieważ obiecałem, że coś na ten temat tego Mijala powiem, no to... To jest to dobra okazja, no bo jest to jakby temat o maoizmie, a ja mam maoistowską czapkę. Więc punktem wyjścia do rozważań na temat Kazimierza Mijala, no to jest wprowadzenie do maoizmu. Więc jeśli chodzi o maoizm, no to są tutaj takie dwa terminy, które... No dla przeciętnego człowieka, jak mu się zadaje pytanie, co to jest maoizm, no to on zazwyczaj maoizm utożsamia z koncepcją właśnie walki komunistycznej, właśnie poprzez drogę partyzancką na wsi i że to jest esencja maoizmu, że po prostu maoizm polega na kopiowaniu drogi chińskiej partii komunistycznej, właśnie żeby robić taką rewolucję trwającą 30 lat. No i właśnie rewolucja ta by się opierała na chłopach, że tak globalna, że właśnie wieś powinna otoczyć miasta, no i tak. No więc jeśli chodzi o maoizm rozumiany w ten sposób, no to mamy do czynienia z różnymi ruchami maoistowskimi. Załóżmy, w Ameryce Łacińskiej istniały tam różne partyzantki prochińskie, a także oczywiście w Azji Południowo-Wschodniej jakieś tam partyzantki właśnie, czy na Filipinach, czy w Nepalu, czy w Indiach i tak dalej, i tak dalej. No ale cały ten wątek no właśnie maoizmu sprowadzany do walki partyzantek chłopskich, to on właściwie no, nie miałby żadnego uzasadnienia dla Europy, w ogóle, no, dla kontynentu, gdzie ta klasa chłopska jest liczebnie dość słaba. Skąd więc tutaj w ogóle maoizm europejski? No więc, tutaj trzeba jakby prześledzić no, całą biografię polityczną Mao Tse-tunga, no jakby powiedzieć, że są właściwie dwa maoizmy. No pierwszy maoizm, no to jest ten maoizm no, do roku 49, czyli jest to po prostu no, jakiś tam wzór, jak budować partię komunistyczną, co następnie robić, żeby ta partia komunistyczna stała się partią masową, tworzyła jakąś armię rewolucyjną i zdobyć władzę. No i to jest to, o czym mówiłem. No ale jest jeszcze drugi maoizm. I właśnie o tym drugim maoizmie będę tutaj dzisiaj mówił. Czym jest ten drugi maoizm? No, drugi maoizm jest to koncepcja no, historii ruchu komunistycznego, no właśnie sprowadzana do takich klasyków, że jakby ojcem, założycielem marksizmu był Marx, razem z Engelsem, później no to Lenin zaktualizował właśnie ten marksizm w czasach imperializmu. Później no to jakby no kolejnym etapem jest Stalin właśnie, czyli jest to marksizm w czasach budowania socjalizmu. No i ten drugi maoizm, o którym mówię, no to jest, mówimy o epoce po śmierci Stalina. Więc o epoce, kiedy w Związku Radzieckim do władzy doszedł Chruszczow i w Związku Radzieckim nastąpił proces destalinizacji.
Więc no, destalinizacja w Związku Radzieckim polega przede wszystkim na tym, że obalono wszędzie pomniki Stalina, miasta takie jak, nie wiem, Stalingrad czy Stalinogród, to dzisiejsze Katowice, no to właśnie przywrócono im stare nazwy, że tego Stalina starano się właśnie usuwać z bibliotek, ludzi jakoś tam związanych, no jakby z partią bolszewicką, ze Stalinem, z różnymi tam aparatami represji, to ich represjonowano. Więc tyle, jeśli chodzi o kwestie personalne. No i tutaj nam doszło także do konkretnych zmian politycznych w Związku Radzieckim i w krajach bloku wschodniego. No, w punktu widzenia Polski, no to destalinizacja w Polsce, która miała miejsce w roku 1956, no to jest to dojście do władzy ekipy Gomułki, który postanowił no, wycofać się z różnych pomysłów, które były forsowane w Polsce Ludowej w czasach Bieruta. I tutaj można wymieniać długo, no nie ma na to czasu, no ogranicza się do dwóch rzeczy. A więc po pierwsze Gomułka złagodził swój stosunek do Kościoła katolickiego, a po drugie, no to jest to kwestia zaniechania kolektywizacji rolnictwa. Oczywiście na tym kwestia destalinizacji się nie skończyła, to jest wiele różnych jakby kwestii, no ale tutaj skupimy się na tych dwóch najważniejszych. Więc jak wyglądała kwestia Kościoła katolickiego w Polsce stalinowskiej? No, nie był kurs na to, żeby rozpieprzyć Kościół katolicki. Robiono to całkiem z niezłymi sukcesami, a więc z jednej strony grano na karcie jakiejś takiej, no właśnie, narodowej, patriotycznej, pokazując, że Watykan to jest siła proniemiecka. Z drugiej strony próbowano rozpieprzyć właśnie Kościół katolicki od środka, poprzez tam różne represje wobec kleru, różne tam prowokacje, podsyłanie prostytutek, szantażowanie itd., itd. No i w końcu istniał projekt tworzenia no, takiej spóźnionej reformacji w polskim kościele katolickim, no właśnie na zasadzie tworzenia polskiego kościoła katolickiego, który byłby tam jakimś takim no, przeciwwagą dla Watykanu. No a więc zrobienie czegoś takiego, jak na przykład dzisiaj mamy w Anglii kościół anglikański, PPR, PZPR, był taki pomysł, żeby właśnie no, stworzyć odpowiednik jakiegoś takiego kościoła, który byłby podporządkowany partii. No i oczywiście trwały represje wobec kościoła katolickiego, Wyszyński został aresztowany itd., itd. No, warto tutaj podkreślić, że ta polityka antykościelna przynosiła całkiem niezłe rezultaty. To znaczy, no, jeśli chodzi o poparcie Polaków wobec Watykanu, no to ono spadało. No, zwłaszcza jak tutaj grano tą kartą biskupów niemieckich, że tam były miasta poniemieckie, takie jak Wrocław czy Szczecin, które miały swoich biskupów niemieckich, i Watykan nie chciał tam mianować biskupów polskich, no i władza to słusznie wykorzystała do tego, żeby uderzyć w Watykan i miała tutaj, zyskała poparcie obywateli, poparcie polskich katolików. Więc było to bardzo dobre zagranie. No i także oczywiście no, te wszystkie no, wykorzystanie aparatu represji do tego, żeby kompromitować księży, to znaczy no, wyciąganie wszystkich tych afer, które dzisiaj są jakby zamiatane pod dywan, no, jakieś tam kwestia, nie wiem, złodziejstwa księży, hipokryzji, tego, że mają kochanki, tego, że są pedofilami itd., itd. To wszystko, co dzisiaj jakby sprawia, że księża katolicy są bezkarni, no to w czasach właśnie, w czasach Bieruta, no to tutaj wykorzystywano to. No i tak można, ogólnie to jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. Ja to tu tylko drogą wprowadzenia. No w każdym razie ważne jest to, że kiedy do władzy doszedł Gomułka, to on odpuścił, no, to znaczy Wyszyńskiego wypuścił z więzienia i ogólnie złagodził politykę partii wobec Kościoła katolickiego.
Druga rzecz dotycząca polskiej destalinizacji, no to jest kwestia kolektywizacji. Kolektywizacja jest esencją socjalizmu, to znaczy no, socjalizm, rewolucja socjalistyczna dąży do zbudowania komunizmu, czyli społeczeństwa bezklasowego. Społeczeństwo bezklasowe to jest takie społeczeństwo, w którym każdy człowiek nie jest właścicielem środków produkcji, ale równocześnie te środki produkcji to należą do społeczeństwa. No, nie ma jakiegoś takiego jednego właściciela, który by wyzyskiwał. Więc to taką sytuację bezpośrednio można bardzo szybko wprowadzić w miasta, gdzie robotnicy właśnie, gdzie fabryka, w której są robotnicy, to jest uspołeczniona. Ale problem pojawia się na wsi, to znaczy na wsi ze względu na chłopstwo, gdzie jest prywatna własność posiadania ziemi i taki chłop jest równocześnie jakby pracownikiem, on bardzo ciężko pracuje na tej ziemi, bardzo często dużo ciężej niż robotnicy. Ale równocześnie jest on właścicielem tej ziemi i przez to to odtwarzają się na tej wsi właśnie stosunki kapitalistyczne. Więc on, chłop, myśli jak kapitalista. I drogą do budowania, nie można zbudować socjalizmu i społeczeństwa bezklasowego, jeśli nie zlikwiduje się prywatnej własności środków produkcji na wsi. To jest po prostu niemożliwe. Więc kolektywizacja dąży do tego, żeby po prostu ludzi mieszkających na wsi i jakby uprawiających ziemię, to żeby ich stosunek do tej ziemi był bardzo podobny do stosunku robotnika. Więc z jednej strony chodzi o to, żeby wnieść na tą wieś cywilizację. Skończyć z tym, że ludzie na wsi mieszkają w jakichś tam drewnianych małych domkach, każdy musi samemu się ogrzewać. Więc jak tworzono jakieś kołchozy czy PGR-y, tam ludzie normalnie mieszkali w blokach. Przypominało to jakieś takie małe osiedle robotnicze, a więc kilka bloków, jakaś szkoła, jakiś żłobek, jakaś kotłownia, jakieś takie rzeczy, że po prostu wszystko było na miejscu, a równocześnie ludzie ci więc mieszkali jak robotnicy miejsca, a równocześnie pracowali właśnie na polu. Tego typu tendencje mamy w dzisiejszym kapitalizmie. Jeśli my spojrzymy sobie na pracę w Europie Zachodniej, jak wygląda praca w rolnictwie, zwłaszcza Polacy, którzy bardzo często wyjeżdżają na zachód do prac rolniczych, a więc czy pracują w Holandii, czy jakimś tam wycinaniu kwiatów, czy jeżdżą, do Włoch na zbiór pomidorów, czy do Francji na zbiór winogrona, to zawsze jest jakby ten sam standard, że są to ludzie mieszkający, pochodzący z miasta i mieszkający gdzieś tam na wsi w jakichś takich warunkach prawie że miejskich, ale wykonują pracę jakby na polu, nie będąc właścicielami tego pola, więc są to pewne procesy, które kapitalizm jakby naturalnie w toku swojego rozwoju on niszczy klasy chłopców, drobnych posiadaczy ziemskich. To samo właśnie robiła partia bolszewicka w czasach Stalina i to samo próbował zrobić PPR, PZPR. Gomułka się z tego wycofał i ponieważ Gomułka się z tego wycofał, Polska jako ten kraj właśnie w bloku wschodnim, gdzie te stosunki kapitalistyczne nie zostały zniszczone, to nie jest przypadek, że Polska była tym pierwszym krajem, w którym ten socjalizm został zakwestionowany i Polska była tym pierwszym krajem kontrrewolucyjnym. To właśnie ze względu na tą bazę społeczną, właśnie tego prywatnego rolnictwa, to była ta baza późniejszej kontrrewolucji. Mimo że co prawda tą kontrrewolucję, to tutaj główna siła, to byli robotnicy miejscy, ale ideologicznie już sam fakt, że my zachowamy stosunki kapitalistyczne na wsi,
no to ten kapitalizm, no właśnie, jakoś tam funkcjonuje w świadomości, no te stosunki kapitalistyczne. Więc teraz tak, no po tym wstępie, no to kilka słów o Mialu. Więc jeśli interesują Was dane biograficzne Miala, to odsyłam do internetu, na Wikipedii jest całkiem długi biogram. No, Mial żył bardzo długo, lat 100, urodził się w 1910 roku. No i przeszedł właśnie taką no, karierę typowego komunisty polskiego, a więc no, zaangażował się w ruchu już właśnie przed wojną, później był w PPR. Później był bliskim doradcą Bieruta. No a po śmierci Bieruta, no to tam jeszcze no, był przez Gomułkę stopniowo odsuwany od władzy, a w końcu w 65 roku czy 66 z Polski wyemigrował. W międzyczasie jeszcze założył Komunistyczną Partię Polski. Nielegalną partię właśnie ten. No i tak, no w tym czasie właśnie doszło do, po 20. zjeździe KPZR doszło w bloku socjalistycznym do rozłamu. No i większość tych krajów właśnie bloku wschodniego, no to opowiedziała się po stronie Związku Radzieckiego, po stronie Chruszczowa, no zresztą, no, jeśli my spojrzymy na to, co się działo w Polsce, no to tutaj ten Chruszczow bezpośrednio jakby się przyczynił do wymiany ekipy. No, tutaj istniała w końcu no, cały ten proces no, odsuwania Bieruta i dochodzenia Gomułki do władzy i tego, jak tam, nie wiem, była groźba interwencji wojskowej Armii Radzieckiej i jak to Gomułka jakby opanował. No, to wszystko tutaj. To była jakby gra rozegrana przez Chruszczowa, który dążył do tego, no żeby w takich krajach jak Polska, no to usunąć klikę, dawną klikę stalinowską na rzecz właśnie rewizjonistów z Gomułką. Więc tak, no, więc tutaj dochodzimy do bardzo ważnego słowa, a więc rewizjonizm. No więc tutaj chodzi ogólnie o ileś różnych rzeczy, no ale ta najważniejsza rzecz, no to była no, jakby krytyka Stalina za jego terror wobec biurokracji. A więc, no i tutaj to jest to, więc jak mówiłem, że są dwa maoizmy, no to tutaj właśnie ten drugi maoizm rozwinięty, zwłaszcza w latach 60., w czasie wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej, no tam maoiści zrobili no, całą teorię właśnie, jak to partia, jak to kadry rewolucyjne się degenerują, jak następuje proces burżuazyjnienia tych kadr. Więc tym procesem walczył Stalin w latach 30. metodą czystek i po prostu tam wszędzie, gdzie widział jakiegoś biurokratę, który wykorzystuje swoją pozycję partyjną, pozycję państwową do tego, żeby czy jakoś tam reaktywować stosunki kapitalistyczne, czy też po prostu dla własnych jakoś tam korzyści, tu korupcja, to żeby pomóc dzieciom, czy coś tam. No to no reakcja partii, reakcja Stalina wobec takiej jednostki no była krwawa. No. Główną ofiarą no właśnie Stalina no to była biurokracja. I dlatego no, tak bardzo ta biurokracja dążyła do destalinizacji, no, kiedy właśnie ten Stalin umarł i no to Wszyscy ci biurokraci no, ucieszyli się, że wreszcie teraz będą mogli wykorzystać swoją pozycję, swoje przywileje do tego, żeby się bogacić. No i więc z tym zjawiskiem walczył Mao, z tym zjawiskiem walczyła rewolucja kulturalna. No i właśnie na polskim tutaj gruncie, no to z tym zjawiskiem walczył Kazimierz Mijal. Więc Kazimierz Mijal jako właśnie ten człowiek z ekipy Bieruta,
No to postanowił, że on właśnie będzie tworzył jakąś taką organizację antyrewizjonistyczną, no i miał powiązania właśnie z Albanią Envera Hoxhy. No i poprzez to no, z Chinami, w których rządził Mao Zedong. Więc no, Mijal wyjechał do Albanii. No, ogólnie no, w tym całym bloku wschodnim, no to właściwie to ten blok antyrewizjonistyczny, to właściwie to były Chiny, Albania, nie wiem czy jeszcze jakiś kraj, no ale no, tak właściwie no, to tyle, no, cała reszta to był ten blok proradziecki. No i tak, no, więc Mijal, będąc w Albanii, no to założył Radio Tirana, no i jako właśnie nadawał w języku polskim do Polaków, właśnie krytykując rewizjonizm. No i trwało to jakiś czas, no a później wyjechał do Chin. W 1983 roku właśnie Mijal wrócił do Polski i próbował właśnie wznowić tą komunistyczną partię Polski. No i tutaj właśnie taka uwaga, no właśnie, no, trockiści lubią podkreślać, jak to właśnie byli oni represjonowani w PRL-u, jaka to była bardzo siła taka, no. No otóż nie, no, trockiści w PRL-u represjonowani nie byli, no taki, no właśnie, Ludwik Haas, no to był, no, co, no, był od władzy ludowej dostał profesurę i wykładał sobie na Uniwersytecie Warszawskim. Mówił o sobie jasno, jest trockistą, nic mu się z tego powodu nie stało, no nawet miał dostęp do młodych działaczy PZPR, żeby im tutaj właśnie dawać wykłady z marksizmu i tak dalej, więc ten trockizm de facto był no, prawie że legalny w PRL-u. No. Więc no, to, co było nielegalne w PRL-u właśnie po 1956 roku, ta ideologia najbardziej represjonowana, to stalinizm. To była ta ideologia rewolucyjna, za którą no, rzeczywiście represjonowano. Z punktu widzenia jakiegoś głupiego komunisty, znaczy antykomunisty, czy głupiego właśnie jakiegoś takiego lewicowca antystalinowskiego, no to nie mieści się im w głowie. No, im się wydaje, że właściwie no, ten Związek Radziecki do 1991 roku, no to tam był Stalin na sztandarach. Otóż nie, no. Destalinizacja nastąpiła po 20. zjeździe KPZR i od tego momentu stalinizm w Związku Radzieckim był ideologią represjonowaną. No i ten Mijal, kiedy wrócił do Polski, no to do PRL-u jeszcze, no, wrócił jakoś chyba w czasach stanu wojennego, czy już jak ten stan wojenny się skończył, no to właśnie został zamknięty w więzieniu za stalinizm. No, więc co? No i więc co tu można jeszcze powiedzieć? No, można powiedzieć tyle, no, że z Mijalem łączą mnie przynajmniej dwie rzeczy, no, jeśli nie więcej. No, pierwsza rzecz, która nas łączy, no to dawno, dawno temu, kiedy no, istniał portal Lewica bez cenzury, a następnie ten portal został zamknięty przez prokuraturę, a mnie spotkały represje policyjne. No to część towarzyszy właśnie maoistów, którzy solidaryzowali się z represjami wobec mnie, to powołali podobną stronę internetową do LBC o nazwie Rewolucyjna Lewica Komunistyczna, Radykalna Lewica Komunistyczna, czy Rewolucyjna Lewica Komunistyczna, no już tam jakoś tak, no. Był to twór, który istniał dość krótko, no później zmienili nazwę na Trzecioświatowi Maoiści chyba.
No w każdym razie, no oni, kiedy stworzyli ten portal, no to dali sobie na patrona mnie. Ja nie miałem wtedy jeszcze lat 30, no. Więc dalej uważam się za osobę młodą, a to było, nie wiem, chyba z 7 lat temu. No. I już wtedy na taką osobę 20-kilkulatka, no, sobie dali na sztandary, no w pewnym momencie, w pewnym sensie mnie pochowali w ten sposób. Trudno mi było właściwie coś politycznie robić, jak już właściwie występuję jako patron. No ale później, no to kilka miesięcy później umarł Mijar. No i oni uznali, że jednak ten Mijal jest znacznie bardziej zasłużony dla sprawy komunizmu niż ja. No zresztą mają rację. No Mijal w końcu jako osoba bliska Bierutowi, no to brał bezpośrednio udział w budowaniu socjalizmu w Polsce, więc kim ja jestem wobec Mijala? No. No po prostu i ja, i Kazimierz Mijal razem żeśmy patronowali pewnej stronie internetowej. A druga rzecz, która nas łączy, no to pobyt na emigracji i nadawanie w języku polskim do Polaków w Polsce o komunizmie. No. Więc, no i co, no, łączy nas jeszcze z Mijalem, no to kwestia antyrewizjonizmu. Więc negatywny stosunek do tego, co się stało właśnie w bloku wschodnim po 20. zjeździe KPZR. No więc tyle tytułem wprowadzenia do postaci Kazimierza Mijala. Jest to wprowadzenie. No dlaczego wprowadzenie? No przyznam się bez bicia, że jeśli chodzi o Mijala, to przeczytałem chyba dwa wywiady z nim. Jeden artykuł Mijala kiedyś gdzieś tam na internecie i to wszystko. Więc nie wiem nic o działalności Mijala, działalności Radia Wolna Tirana, jakie treści tam były lansowane, jakie... Nie czytałem żadnego tekstu Mijala właśnie z tych lat 60., 70., czyli z tego okresu, kiedy no właściwie można było mówić o tym, o Mijalu jako osobie, która stworzyła jakiś nowy nurt w polskim ruchu komunistycznym. No. Więc to by były właśnie te nie działalność w czasach Bieruta, nie działalność Mijala jak już emeryta, który tylko zajmuje się wspomnieniami, ale był taki moment właśnie, kiedy on tworzył tą komunistyczną partię Polski, kiedy nadawał audycję właśnie z Albanii. No to tutaj to rzeczywiście może być ciekawe. No ja nigdy żadnego tekstu Mijala nie przeczytałem. I raczej wątpię, żeby mój pobyt we Francji tutaj jakoś mi pomógł w... No, nie mam w tej chwili... No ja kiedyś studiowałem historię i w ramach studiów historycznych to był kiedyś na ulicy Smyczkowej, teraz to przenieśli, nie wiem gdzie, no ale był taki... Biblioteka, to się ładnie nazywało, historia społeczna, ale to były de facto, to były zbiory KCPZPR, więc to było na Smyczkowej, na Ursynowie. Teraz to przenieśli gdzieś tam w okolice Gagarina. No ale to ja jak właśnie byłem na studiach, to ja tam przynajmniej raz w tygodniu tam chodziłem, no tam cały czas coś skanowałem, wrzucałem do internetu. I tam jest wszystko, no. Tam było wszystko, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, no nie wiem, ostatni raz to ja tam byłem, no, z 10 lat temu, no. Ale no, za moich czasów tam było wszystko i tam na pewno, jeśli ktoś chciałby tutaj się przysłużyć, no to pewnie trzeba byłoby się tam udać i znaleźć właśnie rzeczy dotyczące Mijala, no zwłaszcza, że SB no to starała się jakby infiltrować, no, wiedzieć, co ten Mijal robi, jakich ma zwolenników w Polsce, słuchali tych audycji w Radio Tirana.
I tak dalej, i tak dalej. No, od strony właśnie informacyjnej SB działało bardzo dobrze, no i to zresztą to widać tam w tym archiwum. No, że tam... no w każdym razie na internecie, na Wikipedii jest napisane, że Mial był maoistą. No ja uważam, że jest to bzdura, że Mial nie był maoistą. Zresztą no, Mial pierwszy zdobył władzę niż Mao. No, to Mao mógłby się uczyć od PPR-u, a nie na odwrót. No. No w każdym razie PPR władzę zdobył w latach 44-45, a Mao kilka lat później. Więc no tutaj, no i też wątpię, żeby Mial jakoś specjalnie był tutaj, podniecał się kwestią właśnie całej tej koncepcji, że wieś, że najpierw trzeba budować armię partyzancką na wsi, a dopiero później i pójść w miasta. No jest to jakby no zupełnie sprzeczne z tym, z doświadczeniami czy KPP, czy PPR, które jakby działały w miastach i tak dalej, i tak dalej. Więc no, Mial był komunistą raczej właśnie takim no, europejskim. A jego związek z maoizmem, no to właściwie ograniczał się do tego, że do tej kwestii antyrewizjonizmu. Czyli po prostu Republika Chińska i Albania to były te kraje, które po 20. zjeździe KPZR jasno broniły dorobku Józefa Stalina i całej tej polityki Związku Radzieckiego, no właśnie budowania socjalizmu w ZSRR. Wtedy, kiedy właściwie wszyscy to potępili, potępiał Zachód, potępił Związek Radziecki z Chruszczowem na cele, no to właściwie istniały tylko Chiny, które tak. No i ta malutka Albania, no ale załóżmy, z głosem Albanii nikt się nie liczył, no ale istniały Chiny. No i Chiny właśnie wzięły tutaj ten, broniły dorobku Stalina i dla takiego Miala, no to te Chiny były jakimś takim, no jedynym miejscem, w którym on mógł znaleźć sojusznika. Więc to tylko tyle, no, że po prostu no, w towarzyszach chińskich znalazł swojego sojusznika do walki z Gomułkowszczyzną i z Chruszczowem, ale no, żeby ktoś w Polsce mógł się na serio nawrócić na te koncepcje maoistowskie właśnie walki rewolucyjnej, no to nie wierzę. No. Tak mi się wydaje. No. To są tylko spekulacje. No. Jeśli jest właśnie jakiś maoista polski, który to ogląda, który ma dostęp do tekstów Miala, którym, jeśli się mylę, to ja bardzo chętnie zweryfikuję mój pogląd. No w każdym razie jedna rzecz, którą bardzo bym chciał, na jakieś takie luki, które chciałbym nadrobić, no to właśnie dotrzeć do tych tekstów Miala i najlepiej, żeby to były teksty powszechnie dostępne, żeby po prostu, no może nie wszystkie, no ale no, na pewno chciałbym jego jakieś teksty z lat 60., gdzie on jasno wykłada, o co mu chodzi, a więc jaki jest jego stosunek do Chruszczowa, jaki jest jego stosunek do Gomułki i jaki jest jego stosunek w końcu do maoizmu, no bo to, no, gdzie, no więc mam nadzieję, towarzyszu Kurdi, że jesteście zadowoleni z tego, co tutaj powiedziałem. Mógłbym powiedzieć więcej, ale no niestety nie mam źródeł. W każdym razie, no, tutaj warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że właściwie no, te wszystkie środowiska w Polsce, które są oskarżane o stalinizm, czyli na przykład Komunistyczna Partia Polski, no to no, na tyle, na ile jakoś tam no, się orientuję, przeglądam ich materiały i tak dalej, i tak dalej. No to właściwie no to są te organizacje odwołujące się do dorobku właśnie tego, do rewizjonizmu, no, że jest tam, to, są tam jakieś tam no, artykuły pochwalne na rzecz Gierka, na rzecz, nie wiem, no, już, no, Gierek jako właśnie ten no, no, taki polski Deng Xiaoping. No, Gierek to był ten, który właściwie no, rozpoczął tutaj te reformy kapitalistyczne w Polsce, no więc no, z punktu widzenia jakichś tam ideałów socjalistyczno-komunistycznych, no to ten Gierek to już jest po prostu no, no, większy zdrajca nawet od Chruszczowa, no.
No, a więc właśnie, w ramach właśnie tej polskiej KPP, no to ten Gierek jest wysuwany na sztandary jako wielki przywódca Polski i właśnie, że tam jakaś współpraca z towarzystwem tam imienia Edwarda Gierka i tak dalej, i tak dalej. Więc no, droga do odgruzowania polskiego ruchu komunistycznego no, to jest nie tylko walka z trockizmem, no, to jest także walka z rewizjonizmem. No, na pewno tutaj dorobek Kazimierza Mijala jest bardzo ważny. No, to znaczy, no, żeby było jasne, że tutaj no, odwoływanie się do, jakby do tradycji komunistycznej, do tradycji Józefa Stalina, rewolucji październikowej, partii bolszewickiej i tak dalej, to jest się odwoływanie do tego okresu rewolucyjnego. No, to nie jest odwoływanie się do wszystkiego, co było w tym ustroju, także tych rzeczy złych. No, aż na pewno nie można się odwoływać do tych właśnie przywódców partyjnych, którzy kierowali, którzy robili wszystko, żeby ten socjalizm rozpieprzyć. No i Gierek i Jaruzelski, no to są ci przywódcy, którzy no systematycznie w coraz większym stopniu zwiększali właśnie no zależność polskiej gospodarki od krajów kapitalistycznych, wprowadzali różne tam zasady kapitalistyczne właśnie ten. Więc tutaj dziękuję towarzyszu Kurdi za to, że mnie natchnęliście, żeby też o tym Mijalu powiedzieć, bo ten Mijal w polskim ruchu komunistycznym to nam się naprawdę może przydać, no właśnie do tego, żeby no, uprzątnąć te wszystkie rewizjonistyczne śmiecie. No my no, nie potrzebujemy w ruchu komunistycznym ludzi takich jak Gorbaczow, Jaruzelski czy Gierek, no to są grabarze socjalizmu. No. My potrzebujemy właśnie odwoływania się do tego socjalizmu z czasów, kiedy był on no, czymś rewolucyjnym, w czasach, kiedy no, Zachód to się tego bał. No. Bo co by nie było, no, tu też widać na jakby. No w latach 30., w czasach wielkiego kryzysu w krajach kapitalistycznych, w czasach równocześnie, kiedy ta gospodarka radziecka była całkowicie odcięta jakby od mechanizmów wolnorynkowych, mechanizmów kapitalistycznych, no to ta przewaga Związku Radzieckiego, ekonomiczna przewaga nad Zachodem była kolosalna. No, ten Zachód to właściwie no, brnął w miejscu albo produkcja spadała, a tam te pięciolatki w latach 30., no to tam wzrost PKB to tam kilkadziesiąt procent rocznie. No, to po prostu gigantyczne liczby. To nigdy chyba w historii ludzkości nie było takiego dynamicznego wzrostu właśnie jak Związek Radziecki właśnie w latach 30., wtedy kiedy właśnie Stalin budował socjalizm. No a następnie, no to jak już właśnie no, po 20. zjeździe KPZR, kiedy przyszedł Chruszczow, Breżniew i później Gorbaczow, no to już właściwie Związek Radziecki zaczął rozwijać się tempem żółwiem, a kraje kapitalistyczne się podniosły, otrząsnęły i zaczęły uciekać krajom wschodnim i nawet wyśmiewano się właśnie z krajów z bloku wschodniego jako takiego terenu nieefektywnego gospodarczo i tak dalej, i tak dalej. To ja was zapewniam, towarzysze, że w latach 30. to się ze Związku Radzieckiego nikt nie śmiał. W latach 30. to jest ze Związku Radzieckiego to się bano. Bano się jego potęgi, bano się tego, że Moskwa w ciągu kilku lat z miasta jakiegoś takiego no, średniowiecznego zadupia nagle stała się wielką metropolią, gdzie budowano ileś tam linii metra i tak dalej, i tak dalej. No, tego to się realnie bano. No. A jak już się patrzy na właśnie no, na Polskę pod rządami rewizjonistów, tam, no nie wiem, lata 80., jakieś tam puste półki i tak dalej, no to jest zupełnie jakby inny świat, no. Więc pozdrowienia, towarzysze.